Dzień dobry, zasłaniam się golemem, bo mam wrażenie, że dzisiaj wyglądam trochę właśnie jak ten golem i zastanawiam się, kto kogo dzisiaj uśmierci. Czy golem mnie, tak jak wczoraj, kiedy rozłożyło mnie totalnie przeziębienie, czy może jednak ja golema? To już mi się udało nieraz i dzisiaj opowiem Wam o moich wrażeniach z tej gry, z czym mamy tu do czynienia. No, golem to jest dość ciężka gra euro, która została stworzona przez to samo trio, które odpowiada za tę planszówkę, Lorenzo il Magnifico, która notabene należy do moich ulubionych gier planszowych. Jak chcecie posłuchać o moich ulubionych grach, to możecie zerknąć do mojej topki. Jak jeszcze nie widzieliście, odsyłam serdecznie. Natomiast jako ciekawostkę mogę Wam jeszcze powiedzieć, że jeden z twórców Golema oraz Lorenzo, a konkretnie pan Luciani, maczał swoje palce również w takiej planszówce, którą z pewnością kojarzycie, ale to nie wszystko. Kolejna ciekawostka, to również stworzył Barasz, pewnie Wam znany, jak również jeszcze taką grę Solkin, a także zapowiedzianą przez notabene tego samego wydawcy, który odpowiada za chwilę wydanie Golema po polsku, czyli Podróże Darwina, które są zapowiedziane na naszym rynku przez wydawnictwo Portal Games, a z takich najnowszych rzeczy i twórczości pana Luciani to jeszcze mamy Anunnaki, czyli zobaczcie, całkiem spore pudło, największe spośród tych tutaj. Tutaj niebawem kampania startuje, ale powracając do Golema, moi drodzy, przenosimy się tutaj do średniowiecznej Pragi. No i będziemy lepić sobie te gliniane golemy, następnie wypuszczać je na to miasto. One sobie tam będą biegać po ulicach, my będziemy je ganiać, łapać, aby je uśmiercać, o czym mówiłam na początku. Słuchajcie, zanim opowiem Wam o swoich wrażeniach, odsyłam na koniec tego materiału, gdzie w około 6 minut w skrócie opowiedziałam Wam, jak te golemy biegają po planszy, co my możemy z nimi zrobić i jak zdobywamy to punkty zwycięstwa i za co myślę, że to Wam ułatwi zrozumienie za chwilę moich wrażeń. Jak macie ochotę, to zerknijcie sobie tam. W opisie zostawiłam czasówkę, więc wystarczy kliknąć, aby poprzenosić się w różne miejsca nagrania. A za chwilę powiem Wam, co mi się w golemie podoba, a co niekoniecznie. No dobrze, więc tradycyjnie zacznę od tych rzeczy, które mi się podobają. Może się wydawać, że wiecie, lepienie glinianego ludzika pozornie jest niewymagającym i prostym zajęciem. Natomiast już budowanie całej maszynerii, która cały ten proces usprawni i napędzi, już do takowych nie należy. I to właśnie w tej grze robimy, czyli budujemy sobie silniczki punktowe i w tej grze tak naprawdę będziemy się starać zoptymalizować każdy nasz ruch, każdą decyzję, każde działanie, aby na te trzy akcje, jakie mamy tylko w czterech rundach, nie zmarnować żadnej, bo tutaj naprawdę nie ma miejsca na pomyłki, więc zaczynamy rozważanie, kombinowanie i analizowanie. No mam tutaj trzy kuleczki przy akcji, czyli mam fajny mnożnik, to mi zapewni trzy gliny, to jest idealnie, bo ja chcę teraz budować golemy, bo dzięki temu mogę sobie już jednego wysłać na miasto, a jeszcze mi starczy tej gliny, żeby ulepszyć swojego golema na swojej planszetce, no to odwrócę sobie brzuszek, to mi zapewni podwójną akcję, jak będę go uśmiercać, a będę go uśmiercać, bo to mam na karcie swojego celu, więc zrealizuję w ten sposób swój cel, ale z drugiej strony bardzo fajnie też wyglądają te karty ksiąg i jeszcze jest taka tania ta księga, a ja mam wiedzę i w zasadzie mogłabym kupić, jeszcze ona jest w tym kolorze, który mi pasuje i mam już pod swoją planszetką i tu mam też jeszcze mnożnik, więc od razu efekt natychmiastowy podwoiłby mi się, zdobywam złoto, mogę to położyć na artefakcie, kurczę, też mi to daje dużo i zaczyna się analiza, kombinowanie i tutaj tak naprawdę cały czas będziemy przeliczać. Będzie nam się w głowie włączał taki kalkulator Excel, bez którego tutaj obejść się w zasadzie nie da. I to jest coś, co ja bardzo lubię w planszówkach, że właśnie się tak skupiamy i mamy taką gimnastykę mózgu i za to też lubię golema. Wiecie, ostatnio modne jest, że w grach planszowych mamy takie charakterystyczne, jakby unikatowe elementy. W Barasz mamy koło budowy, w Pradze Kaput Regni mamy żurawia akcji, a tutaj w golemie mamy synagogę i tak naprawdę to tutaj odbywa się całe clou rozgrywki, wiecie, niby proste zbieranie sobie kuleczek i uruchamianie akcji w zależności od tego, do jakiego toru one przynależą, natomiast
tak naprawdę to tutaj odbywa się właśnie ta najgłębsza analiza, kalkulacja, coś z rodzaju: okej, tu wypadły mi 3 kulki, no fajny przelicznik, to mi zapewni 3 monety. Za te monety już wiem, że będę mogła kupić złoto, akurat mi tego złota brakuje, żeby sobie uruchomić artefakt. Fajne mi to da bonusy za chwilę, no i odsłonię sobie jakąś menorę, więc na koniec rozgrywki już tam jakieś punkty mi to mnoży. Ale bardziej mi zależało na akcji wiedzy, a tam mam tylko 1 kulkę. No kurczę, jak to tutaj przeliczyć? Takie fajne karty ksiąg do wzięcia. Albo jeszcze inna sytuacja. Gracz przede mną zabiera mi kulkę, o którą mi chodziło, bo sobie zbierałam parę tych kulek, które pozwoliłyby mi z karty postaci zyskać bonus. No tak mi na tym zależało i on nawet niespecjalnie, niecelowo, po prostu robił sobie swoje jakieś założenia, więc liczę od nowa i kalkuluję, chociaż wcale nie muszę kulki, tak? Mam jeszcze rabina, którego przecież mogę wyłożyć, bo akurat jest ten pierwszy kafelek akcji wolny. Wprawdzie ta akcja w zasadzie nic mi nie daje, no ale dzięki temu zyskam miano pierwszego gracza, więc w nowej rundzie będę zaczynać, będę miała spory wybór. No właśnie, muszę to wszystko jeszcze raz przekalkulować. Słuchajcie, tego rodzaju angażujące wybory tutaj na nas czekają. I jak już mówiłam, to jest naprawdę wciągające, angażujące. Jak lubicie tak przeliczać, to z pewnością Wam się spodoba. A co jeszcze spodobało się mnie? Otóż karty celów. Niby błaha sprawa, natomiast wybór ich na początku rozgrywki podczas draftu spośród tych, które wybrać możemy, w sposób świadomy tak naprawdę już nas zmusza do analizy, do planowania właściwie wszystkich całych swoich działań na rozgrywkę, więc już się zastanawiamy, jakie karty chcę sobie zostawić, jakie karty chcę lub nie chcę ich oddawać współgraczom. To też nie jest jedna karta celu, tylko 3 karty celów, z których można mieć całkiem sporą ilość punktów zwycięstwa. I to jest tak naprawdę bardzo ważny, strategiczny moment w tej grze. Przede wszystkim od samego początku wybieramy te karty świadomie, więc wiemy, do czego będziemy dążyć podczas rozgrywki. Nie musimy się zdawać na jakiś przypadkowy, losowy ich dobór. I to jest jedna z rzeczy, która do mnie również przemawia i mi się podoba. Powiem Wam jeszcze o takich ciekawych drobiazgach, a dokładnie o kartach pomocy. Pokazują, jak wyglądają poszczególne fazy oraz za co punktujemy na koniec gry. Słuchajcie, małe, sprytne i bardzo przydatne. Chwilkę temu mówiłam Wam o kartach celów, to jeszcze dopowiem, bo tu mamy dość ciekawe dylematy. Mianowicie zastanawiamy się również podczas wyboru tych kart, czy zostawić sobie takie same karty celów, dzięki czemu będzie nam po prostu łatwiej zrealizować je, czy też różne i zdobyć ekstra punkty zwycięstwa. Wprawdzie będzie trudniej. I to wiecie, niby proste, niby błahe, ale jednak główkujemy, a to lubię. Natomiast to, czego nie lubię w Golemie, no to najwyższa pora Wam powiedzieć. Początkowa, losowa kolejność graczy w grze Golem ma naprawdę dość duże znaczenie, no bo ten pierwszy gracz ma dostęp do wszystkich kulek, więc naprawdę bardzo swobodnie wybiera sobie akcje, które w danym momencie są po prostu dla niego najkorzystniejsze, przez co też ma po prostu łatwiej, wiecie, zrealizować sobie bonusy z kart celów. I powiem Wam, że w moich rozgrywkach właśnie to pierwszy gracz najczęściej te karty celów realizował, podczas gdy gracz ostatni, jeśli mówimy to o rozgrywce 3-osobowej, już ma zdecydowanie trudniej, no bo kulki są przebrane, kafle akcji są zajęte. I jeśli chce tę hierarchię zmienić, jeśli chce korzystać z przywilejów pierwszego gracza, no to musi wysłać swojego rabina na te początkowe kafle akcji, o ile są wolne, oczywiście, niezależnie czy mu te akcje pasują, czy też nie. I powiem Wam, że w wypadku moich rozgrywek, no różnie to działało. Dla przykładu, jak to wygląda, jak to może wyglądać z perspektywy właśnie tego trzeciego gracza. Kafle akcji co rundę wykładane są nowe i może tak się zdarzyć, że na tych pierwszych miejscach wcale nie muszą być akcje przydatne dla mnie, wręcz odwrotnie, czasami kompletnie niepotrzebne mi, więc tracę akcję tylko dlatego, żeby postawić tam swojego rabina, żeby właśnie zmienić kolejność, oczywiście o ile mam taką możliwość, bo mogą te akcje być atrakcyjne dla innych graczy i oni mi tam już się postawią, ale okej. Powiedzmy, że udało mi się wstawić rabina na ten pierwszy kafelek akcji, to rezygnuję w tej turze z dobrania kulki z synagogi. Nie dość, że wiecie, jestem trzecim graczem i już mam te kulki przebrane,
to teraz jeszcze będę miała ich mniej do wyboru. Oczywiście gracz może spasować, ale wiecie, nie zawsze rozwiązuje to problem, więc generalnie może tak się zdarzyć, że cała taka runda dla gracza będzie, no, będzie bardzo słaba i biorąc pod uwagę fakt, że mamy w grze tylko 4 rundy, to się odbija na tej końcowej punktacji. Natomiast nie czuć tego w rozgrywce dwuosobowej. W 4 osoby nie grałam, ale powiem Wam szczerze, że niespecjalnie mam ochotę w takim składzie siadać do tej gry. Co jeszcze od samego początku jest bardzo mylące? Otóż mylące są tory, ulice na planszy, powiązane z kulkami, powiązane ze studentami, a właściwie to niepowiązane i tu jest cały szkopuł. Słuchajcie, w zależności od tego, jaką kulkę weźmiemy sobie z synagogi, no to poruszamy naszego studenta na odpowiednim torze. Czyli tak, na przykład weźmiemy sobie kulkę niebieską, to poruszymy na torze niebieskim naszego mipla studenta. To już wszystko zrozumiałe, tak? Ale kiedy weźmiemy kulkę żółtą, to musimy poruszyć studenta na torze pomarańczowym. I to jeszcze nie jest najgorsze, bo wybierając kulkę czerwoną i masz przesunąć studenta oznaczonego na czerwono na torze zielonym, zwanym czerwonym. Tak wiem, pomierzanie z poplątaniem, no właśnie, o to tu chodzi. Słuchajcie, wystarczyło zrobić te tory w 3 kolorach, aby bez problemu działała zasada. Biorę zieloną kulkę, przesuwam na zielonym torze. Proste, nie lubię niepotrzebnie nieuzasadnionej gmatwaniny, a tutaj tak to niestety wyszło. Jak już jestem przy kolorystyce, to powiem Wam szczerze, że czytelność tej planszy, wygląd, no też jakby nie przekonał mnie, bo szczególnie w rozgrywce trzyosobowej odnalezienie swojego studenta względem golema, gdzie musimy sprawdzić odległość, jak tu tych wszystkich znaczników jest dużo, no nie należy do prostych, niepotrzebnie tracimy czas, żeby to sprawdzać, ta kolorystyka, no można tu trochę oczopląsu dostać. Więc mówiąc krótko, plansza w grze Golem w mojej ocenie ani do najpiękniejszych, ani do najbardziej czytelnych po prostu nie należy. Dobra, słuchajcie, jeszcze na koniec kilka takich informacji, o czym warto wiedzieć o grze Golem. Zacznę sobie od wieży na kulki, czyli od naszej synagogi. No to nie jest wieża, która ma jakąś wymyślny mechanizm mieszania tych kulek, powiedziałabym, że wręcz przeciwnie. Kiedy kulki wrzucimy od lewej strony, to jest duże prawdopodobieństwo, że z prawej strony będzie ich mniej lub wcale, więc trzeba starać się celować w środek synagogi, żeby było no uczciwie i, wiecie, mniej przewidywalnie. Kolejna sprawa, ikonografia. Jest jej tutaj naprawdę sporo. To wejście do rozgrywki może być przytłaczające jak na tę ilość ikonografii. Nie ma też tutaj żadnej takiej karty pomocy. Wszystkie, chociaż nie do końca, nie wszystkie. Ikonografia wyjaśniona jest w instrukcji, więc kiedy zaczynamy, to trzeba sobie ją wertować, co nie należy do specjalnie wygodnych. No i też nie ma właśnie wyjaśnionych wszystkich symboli, jeśli chodzi o karty, więc zdarzyło się, że musieliśmy troszkę tak drogą dedukcji zgadywać, czy to tak może działać, więc szkoda, że jednak wszystkiego tutaj nie zawarto. Natomiast powiem Wam, że jak na tę ilość ikonografii, to po 2-3 rozgrywkach już ja sporadycznie zaglądałam, bo ona jest w miarę intuicyjna i nie będzie sprawiała kłopotu, przynajmniej tak to u mnie wyglądało. Co do jakości wykonania, no wiecie co, właściwie jest ona ok, właściwie nie ma się do czego doczepić, chociaż z drugiej strony też nie będę piać zachwytu tutaj nad żadnym elementem. Miejsce, jak być może widać, przynajmniej fragment, w Golemie mamy naprawdę sporą planszę, dość pokaźnych rozmiarów planszę graczy, więc już w rozgrywce trzyosobowej musicie szykować się spory stół. Jeśli chodzi o rozłożenie tej gry, to no muszę Wam powiedzieć, że dla osób, które nie znają, może to chwilkę potrwać, w dużej mierze ze względu na draft i kart celów i skrzyni, które notabene wprowadzają bardzo fajną asymetrię i ograniczają losowość. Natomiast jeśli chodzi o chociażby synagogę, która tak góruje, to zobaczcie, bardzo łatwo się ściąga, więc jeśli mamy nawet gracza, któremu ona gdzieś tam przeszkadza, to po wrzuceniu kulek można sobie ściągnąć i już nie przeszkadza. Co jeszcze? Przestoje. Przestoje, moi drodzy, no mogą się zdarzać w tego rodzaju ciężkim euro, jak już wiecie, mamy naprawdę sporo kalkulacji, wyliczania, sprawdzania sobie, jaka akcja jest dla nas w danym momencie najkorzystniejsza i
wprawdzie większość tych naszych, tej naszej analizy możemy wykonać w czasie tur innych graczy, ale jednak czasem jesteśmy uzależnieni od tego, jaką kuleczkę weźmie sobie gracz przed nami i trzeba sobie tam coś od nowa przekalkulować, więc siłą rzeczy przy takiej ilości analizy i kalkulacji te przestoje zwyczajnie mogą się zdarzyć. Natomiast jeśli chodzi o regrywalność, to powiem Wam, że i dzięki całkiem pokaźnej talii, czy to kart ksiąg, czy to kart celów właśnie, tutaj losowo rozkładamy też na tych torach żetony, dobieramy sobie właśnie na początek w drafcie i skrzynię, i kartę celów, no myślę, że o regrywalność tej gry możemy być spokojni. Tutaj również mamy planszetki graczy, które mają te kafelki dwustronne, one się różnią ustawieniami, a więc jest tej różnorodności naprawdę sporo. Słuchajcie, podsumowując, Golem jest dla mnie dobrze zrobioną europlaszówką, takim, słuchajcie, solidnym kalkulatorem, który jednak niczym mnie specjalnym nie zaskoczył. Jest to gra, która daje dużo, naprawdę dużo dróg do zwycięstwa. Mamy tutaj mnóstwo analizy, kalkulacji. To jest bardzo fajne. Ja to lubię, takie mużdżenie w grach. Więc jeśli lubicie tego rodzaju gry, gdzie trzeba pomyśleć, przeliczyć, pokalkulować i nasze szare komórki pójdą w ruch, to myślę, że Golem ma szansę Wam się bardzo spodobać. Jak już mówiłam, mnie niczym szczególnym nie zaskoczył. No, nie ma tutaj takiego jakiegoś efektu wow, czegoś innowacyjnego. Jednak bardziej podoba mi się Barasz chociażby tego autora, czy pokazywane tu już wcześniej Lorenzo il Magnifico, które po prostu cenię sobie troszkę wyżej. Czy w związku z tym Golem zostaje u mnie na półce? No tak, słuchajcie, zostawię. Na jak długo? Czas pokaże. Zobaczymy, Golemie. Dzięki serdeczne, moi drodzy, za uwagę. Zapraszam Was na materiał, który już za chwilę, więc widzimy się tak naprawdę jutro. Dwa startowe golemy każdy z graczy umieszcza na jednej z trzech ścieżek na głównej planszy. W każdej z czterech tur gry będziesz je przesuwać o tyle pól, ile wskazuje aktualna karta postaci plus poziom na Twojej ścieżce badawczej. Na planszy głównej każdy z graczy umieści też po jednym swoim studencie na trzech ulicach miasta. Zgodnie z widoczną ikoną, studenta przesuniesz za każdym razem, gdy dobierzesz stacki przy synagodze, kulkę w odpowiednim kolorze. Dobierając czarną kulkę, będziesz mógł przesunąć dwóch studentów na wybranych ulicach. Tutaj wzdłuż ulic od trzeciego pola oraz wzdłuż torów dla golemów znajdują się różne bonusowe akcje, z których w trakcie gry będziesz mógł skorzystać. Gdy student dotrze na dane pole, w szóstym kroku na koniec rundy będziesz mógł pobrać z takich pól bonusy. Golemy stojące przy danych kafelkach będziesz musiał aktywować, aby skorzystać z bonusu. Jak widzisz, im dalej, tym ciekawsze efekty, ale musisz być ostrożny, aby gliniane stwory nie oddaliły się od Twoich studentów zanadto, gdyż zapłacisz za to wiedzą albo punktami zwycięstwa, ale o tym nieco więcej za chwilę. Na górze głównej planszy przygotujesz cztery karty postaci, losowe na każdą rozgrywkę. Wskażą Ci one parę kulek, jakie warto pozyskać w danej turze, bowiem wówczas będziesz mógł skorzystać z nagrody. Obok wyłożysz 5 kart ksiąg, jakie będziesz mógł kupić, płacąc odpowiednią ilość żetonów wiedzy. One również zapewnią Ci ciekawe bonusy. Poza główną planszą każdy gracz otrzymuje swoją planszetkę, na której rozmieszcza żetony rozwoju badań, żetony rozwoju golemów, same golemy, pozostałe znaczniki i żetony rozwoju artefaktów. Będziesz mógł zatem rozwijać się w trzech zakresach. Wiedzy, kupując ulepszenia, odwracając żetony i dokładając pod planszę karty ksiąg, tworząc i ulepszając swoje golemy, płacąc za wszystko gliną, oraz rozwijając artefakty, czyli pozyskując złoto i wykupując za monety kolejne ulepszenia, które zapewniają bonusy oraz mnożniki punktów zwycięstwa na koniec gry. Na stole znajdzie się jeszcze jeden element. To synagoga. Tutaj wrzucisz zestaw kulek, różny w zależności od ilości graczy. W każdej rundzie wrzucisz je tutaj na nowo, a następnie gracze, zabierając kulkę z danego toru, będą uruchamiać przypisane do niego akcje. Pierwsza umożliwi aktywację jednego, dwóch, trzech lub czterech golemów, jakie gracz ma na mapie. Dzięki drugiej zdobędziesz glinę, za którą możesz ulepszyć golema i wysłać jednego na miasto. Trzecia akcja, jak widzisz, da Ci monety, pozwoli polepszyć artefakty i kupić sztabkę złota potrzebną, aby artefakty działały. Akcja numer 4 związana jest z wiedzą, za którą możesz odblokować żetony z bonusami i kupić kolejne karty ksiąg, które zapewnią bonusy.
Ostatnia akcja to możliwość wykonania dowolnej z powyższych, płacąc monetę i 3 monety, aby zwiększyć poziom na ścieżce nauki. Tu z boku natomiast pojawią się jeszcze kafelki akcji, na które wyślesz swego rabina. W ten sposób nie tylko skorzystasz z wybranych akcji, które co rundę będą się zmieniać, ale też ustalisz kolejność graczy na następną rundę. Zatem jak owa runda wygląda? Wrzucamy kulki do synagogi i za chwilę gracze po kolei zaczynają wykonywać akcje. W jednej rundzie gracz może pobrać 2 kulki i raz umieścić swego rabina na kaflu akcji. To w jakiej zrobi to kolejności zależy już od niego. Najpierw jednak ruch golemów. Jak wiesz, wartość ruchu wskazuje karta postaci, w tym wypadku to 3 pola. Dodatkowo należy dodać wartość ze ścieżki badawczej, chyba że masz ulepszoną nogę swojego golema, wówczas ignorujesz wartość z karty postaci. Przesuwasz więc swojego golema lub golemy tak, aby łącznie przemieściły się o wymaganą ilość pól. Następnie, począwszy od pierwszego gracza, wykonujecie akcję. Zobacz teraz fragment przebiegu rundy w skrócie. Powiedzmy, że chcę zbudować nowego golema. Dobieram zatem 1 kulkę z toru przy tej akcji. To kulka niebieska, więc przesunę swojego studenta na niebieskim torze na mapie. I tu za chwilę w 6 kroku rundy pozyskam trochę wiedzy. Pobraną kulkę kładę na wolnym oku golema na swojej planszy. Przed pobraniem kulki łącznie na tym torze były 3 kulki, więc wartość x wynosi właśnie 3. Z racji wartości mnożnika zdobywam za tę akcję więc 3 gliny. Jak widzisz, koszt wytworzenia nowego golema to 3 gliny, jeśli swojego golema wystawiam na ulicę, gdzie nie mam innych golemów. Ściągam więc mipla golema i przesuwam znacznik na ścieżce badawczej o wartość odsłoniętej pięści. Jak widzisz, zwiększa się zakres ruchu golemów, ale też i punkty zwycięstwa, jakie dostanę na koniec tej rundy. W ramach tej akcji zatem mój golem trafia na ulicę, na planszę główną, a ja mogę jeszcze, wydając glinę, pod warunkiem, że mam jej wystarczającą ilość, ulepszyć golema na mojej planszy gracza. Każdy element glinianego stwora zapewni mi ciekawe bonusy oraz odsłoni menorę, która jest mnożnikiem punktów zwycięstwa na koniec gry. A zatem warto to robić i to w wypadku każdej ze stref. Gdy każdy z graczy pozyska po 2 kulki i umieści swojego rabina na kaflu akcji, przechodzimy do sprawdzenia, komu udało się spełnić warunek z karty postaci. Mam wymagane kulki, zatem mogę pozyskać złoto lub też skorzystać z bonusa. Następnie wszyscy gracze pobierają nagrody z każdego pola z symbolem ręki, na którym stoją ich studenci oraz których poziomy osiągnęły ich znaczniki na odpowiednich torach. Tutaj na przykład zyskam 2 wiedzy, czyli dobiorę 2 niebieskie żetony. Poziom tego znacznika wzbogaci mnie o 2 punkty zwycięstwa, co oznaczam odpowiednio na torze. A z tego artefaktu mam łącznie 3 złota, a więc dobieram 3 monety. Po dobraniu należnych żetonów każdy z graczy może wykonać 1 dowolne ulepszenie. Zatem na ulepszenie golema potrzebuje wymaganą ilość gliny. Aby rozwinąć strefę wiedzy, muszę posiadać niebieskie żetony, no i aby ulepszyć artefakty, wymagane są złote monety. Na koniec rundy wszyscy sprawdzają odległość między studentem a golemem na każdej z 3 ulic. Gdy golem jest dalej niż student, za każde pole odległości gracz musi odrzucić żeton wiedzy. Jeśli ich nie ma, traci punkty zwycięstwa. A więc sam widzisz, że golemom nie można dać uciec. Nowa runda rozpocznie się od wrzucenia kulek znów do synagogi, wyłożenia nowych kafelków akcji i odświeżenia kart ksiąg. Po 4. rundzie podliczasz punkty zwycięstwa. Zdobywasz je z 3 sektorów – wiedzy, golemów i artefaktów, zliczając wartości odkrytych symboli świeczników. Gdy twój znacznik dotrze na górę toru nauki, również zyskasz cenne punkty zwycięstwa, no i zdobędziesz je też za zrealizowane karty celów, jakie dostałeś na początku gry, oraz za każdy zestaw 5 surowców.